Witam serdecznie Państwa na kolejnym koncercie walentynkowym. Jak zawsze jest nam bardzo miło, że Państwo przybyliście w tak dużej ilości, jak rokrocznie, niezapomnianych wrażeń. Dziękuję. Ale jak to nie ma wczorajszych? To co, Marcinę, do wczorajszych samych?
Ale bamper sam zmieniałeś. Jak to? Gdzie Marcinek ma bampersa? Człowieku, cię bardzo proszę, to spójrz na Marcinka i powiedz mi, którą część ciała ma najbardziej pęka. To tam jest właśnie bampers, wyobraź sobie właśnie. Tam jest bampers! Nie przebijaj tego niczym. To się usuwa. Tak, tam są takie dwa rzędy w kształcie miedziów. I teraz musisz je... Halo? Co to za szerszenie? A, wymiotujesz. Nie skarbie, moja mama nie będzie jechała 300 km, żeby zmienić wnukowi bampersa. Dobra, w takim razie wyobraź sobie, że jesteś wielki zdobyczyń broni. O, mój bohater. No dobra, teraz musisz uratować pół miasta i usunąć materiał wybuchowy. Tak, proszę cię delikatnie podnieść półkę Marcinka. Ale ostrożnie, żeby materiał nie wyciekł. No ale właśnie nie wysypał, nie wiem, jaka jest sytuacja. A, mieszana. No to jeszcze bardzo dobrze. Dobra, i teraz weź ten materiał wybuchowy, zawiń w kulkę i biegnij szybko z tym do kupi. No a teraz wyrzuć proszę cię do kosza i wytrzyj Marcinkowi pupkę taką mokrą ściereczką. Tam powinna leżeć po lewej stronie łóżeczka. Ale jak to nie ma Marcinka? To coś ty wyrzucił do kosza? No dobrze, skoro już do ciebie lecę, pa! Thank you.
Co to jest miłość? Nie wiem, ale to miłe, że chcę go mieć dla siebie na nie wiem ile. Gdzie mieszka miłość? Nie wiem, może w uśmiechu? Czasem ją słuchać śpiewie, a czasem weku. Co to jest miłość? Powiedz, albo nic nie mów. Ja chcę cię mieć przy sobie i nie wiem czemu. Miłość jest czekaniem na zieloność traw, na pieszczotę rzęs. Jest czekaniem na kroki, szelesty, listy, na pukanie do drzwi. Czekaniem na spełnienie, trwanie, zrozumienie. Czekaniem na potwierdzenie, na krzyk protestu. Czekaniem na sen, na świt, na koniec świata. No.
to pierwszy, my w bloku nie mamy. Was, chodź już. A jak tam Maksiu, zdrowy? Wiesz co, w porządku, zdrowy. W zeszłym tygodniu miał katar, ale już mu przeszło. A jak tam Dawidek? Zdrowo, ale ostatnio coś pobuzuje, nie słucha się, pyskuje, no. W ogóle nie mogę sobie z nim poradzić. Wiesz co, myślę, że to już taki wiek. No, to jest po prostu taki wiek. Wiesz, jest bardzo przed 30, także. Max, chodź już. Agata, ty widziałaś? Co? Widziałaś, jaka fajna winda? Siu, 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 siu. Agata, kupimy sobie taką? No dobrze, no kupimy, kupimy. Dawid, Dawid, przestań w końcu grać w tę piłkę. Wiem, wiem, panie Bolińsko. Gości mamy. Max, przywitaj się. Cześć, Dawid. Podaj mu rękę w tej chwili. Cześć, Max. A ja mam do roboty. Ani. No, nie deptala. Dawid, co ty robisz? To jest Armani. Ale nie deptany. Maxy, mam nową konsolę. Chcesz zobaczyć? Ała, za co? Fryzjerski. Ale ja nie byłem fryzjera. No, to sorry. Ała, ja cię leczę. Ty zacząłeś. Chodź, pokażę ci konsolę. Jak dzieci, faceci jak dzieci. Faceci jak dzieci. No nie wiem, czy to kiedyś. Chyba nie. Opowiadaj, co tam u was. No wiesz co, wszystko w porządku, okej. Agata, Agata. Co? Dawid mi nie pozwala grać na konsoli. Co? Dawid, chodź tutaj. Nie mam czasu. Powiedziałam, chodź tutaj. Gram na konsoli. W tej chwili do mnie. No i mnie przez ciebie kosmici zabili. Dlaczego nie pozwalasz Maksymowi grać na konsoli? To jest moja konsola! No i co, i przyjdzie ci całą konsolę? A jak mi przejdzie, jeśli na niej pozostawia ludzi? Ojej, Dawid, trzeba się dzielić, przecież Mikołaj przyniósł ci dwa joysticki. Co? To są pady! Sami jesteście jak te pady, dwa pady. Pad i kot. Zagrajcie na jednego, nie? Ojej, to zagrajcie w coś, co można zagrać we dwójkę. Nie wiem, w tę, w piłkę nożną, w tę, w lufę zagrajcie, o! FIFA! O Jezus, dobrze, FIFA! A ja jestem Barceloną! Nie, ja będę Barceloną! Nie, będę Barceloną! Barca za pluta! Zacząć Barcą, to zlizuję solę! Max, co ty robisz? To, no, gra Neymar. Dobra, dobra. Thank you.
Ten Orfeusz się nudzi, jego eurydyki tańczą w piosence wdzięcznie z nastawionej płyty. Tylko ta jedna, zwykła, nie tańczy, nie śpiewa. Ugotowała obiad, nakrajała chleba. On by na mnie nie spojrzał ani razu. Eurydyko kuchenna, nakryj to obiad. Myślę o niej, jest silna, jest pewna siebie. Zapala i gasi słoneczniki. Przebiega przez potok po zielonej nitce powozu. Nie wiedzą, że ukrywając się przed samotnością, ukryłaby się w fioletowym dzwonku albo w dziupli opuszczonej przez sąd. Tylko ci są z nami, której prawdziwie kochamy. Nikt więcej, nigdy nikt więcej. Wszyscy inni są obok, chociaż nawet blisko i choćby ręce grzali nocą przy wspólnym ognisku. Nie może ludzi zbliżyć dłoń sama ani pierścień, a tylko to, co łączy, daje czasami szczęście. Zrywa w pijanie, już ustyla czas. Słońce dla
Proszę. Proszę, zapraszam. Proszę, proszę. Witam, witam. Piękne mieszkanko. Dziękuję, Rafał. Witam. Andrzej Nowak, jestem tłumaczem przysięgłym. Przepraszam. Całe życie uczę się tego języka, a za nic nie mogę się porozumieć. Nie no, spokojnie, jestem tu z panem, także pomogę przetłumaczyć. Żona? Tak. A to proszę naturalnie sobie rozmawiać, jak powinien. Kochanie, coś się stało? Nic. Stało się, stało i ty dobrze wiesz, co się stało. No przecież widzę, że coś się stało. Wszystko okej. Okay. Nic nie jest okej. Okay. Siedzę tutaj w domu, jestem załamana, stara. Słucham? Wszystko okej. Okay. Jeszcze ta lafiwenda z księgowości. Już nie masz kogo zatrudniać? Ja widziałam, jak ona się na ciebie patrzy. Zatrudniłeś babę z cyckami? Głupi jesteś? No chyba nie chodzi ci o Beatę. No gdzież? O, ta. Chociaż osobiście uważam, że można wtruć lepszą się go. Starą, grubą i brzydką. No dobrze, to poszukam kogoś na jej miejsce. Mam to gdzieś. Super. Nie do wiary, pan jest naprawdę rewelacyjny. Jak pan tak świetnie rozumie kobiety? Ja ich w ogóle nie rozumiem, ja tylko wiem, co one mówią. Kochanie, no bo wiesz, pojutrze jest sobota. Co żeś ty już i z kim coś wymyśli? No bo ja sobie tak myślałem, że może bym na ryby pojechał. No pewnie, odpocznij sobie, jasne. Już nawet haczyki ci wymyłam, robaków nakopałam. Na moje oko zderzak, reflektor i błotnik. Czyli nie masz nic przeciwko temu? A wiesz, że ci piwko mrozi? Piwko? Wie pan co, bo to się bardzo rzadko zdarza. Pana dobra jest. I pęknięcie poprzeczne szyby czołowe. No bo to się działo... No bo to się działo tak szybko. Wskoczył na mnie murek, jak skręcałam w lewo. Jak skręcałam w prawo. Rozwaliłaś mi auto. No nic, to tylko samochód. Thank you.
sprzętami na lodzie. Dziś dowiemy się, kto wygrał ten program. Wysyłajcie SMS-y pod numer 7281 o treści Tomek, Michał lub Marcin. Połowa dochodu z SMS-u zostanie przeznaczona na dom mojego dziecka. Wysyłajcie SMS-y, a wynik poznamy tuż po przerwie reklamowej. Zbyszku, mogę cię tutaj prosić? Zbyszku, no bo ci statyści tu, no tu jest źle, to oni się nie bawią, no. Jest źle, zrób coś z tym. Ja może na początek się przedstawię. Zbyszek, najlepszy burmaper w Polsce. Proszę państwa, jest źle. Nie, tylko tak jest. Tu się nic nie dzieje, szanowni państwo. Jest beznadzieja. Tutaj musi być uśmiech, tutaj musi być energia, tutaj nie ma niczego. Ludzie, przecież wy dostajecie za to pieniądze. Poniosę. Jest źle, jest dramatycznie, ale dam wam drugą szansę. W tym momencie jest przerwa reklamowa w telewizji. Zaraz po przerwie, gdy wejdziemy na żywo, dowiemy się, że ten fantastyczny program z głosami telewizów wygra Michał. Tak głosowali widzowie. Naszym zadaniem jest zrobienie takiej swoistej wojny. Jeden zgadza się z tym werdyktem, drugi wręcz przeciwnie. Może pan? Mamy kontakt? Pan nie będzie zadowolony z tego werdyktu. Gdy prowadzący też tego, proszę, żeby pan zerwał się ze swojego krzesła i... Michał? Dlaczego Michał? Nie, nie, nie. Telewizja będzie naturalna. Wie pan. A więc spróbujmy. Program wygrywa. Jest napięcie, prawda? Program wygrywa Michał. No proszę. Wygrywa Michał, pan jest zdenerwowany. Więc zrobimy jeszcze raz. Program wygrywa Michał. Nie. Zamykamy linie SMS-owe i poproszę o kopertę.
Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy w kopercie jest dla mnie jakaś łapówka. Otwieram kopertę. Tak, ja też to czuję. Ja już wiem, kto wygrał program, ale czy państwo to wiedzą? Nie. A czy chcą się państwo dowiedzieć? Nie wydaje mi się. Dobrze, przekonaliście mnie. Dlatego powiem wam, program wygrywa. Tak, już to robię. Program wygrywa Tomek. Programu Mas Biden Mam Talent, czyli jak oni śpiewają, linkując w Toytoyu, wygrywa Michał! Tak, proszę państwa, Michał jest tutaj razem ze mną jeszcze przed programem. Powiedział mi, że jest bardzo wzruszony i wszystkie pieniądze z wygranej przeznaczy na dom dziecka. Co?